Hej, Ola Kozlek, a ze mną jest Mandzio. Dzień dobry, cześć, witam. Jak po konferencji? No co, konfa jak konfa, pokrzyczeliśmy. Chcę się już bić ze swoim przeciwnikiem. W końcu! W końcu. Czuję, że znowu miałem za mało czasu, żeby się wypowiedzieć, ale ja miałbym 3 godziny i byłoby za mało. A, kita. Zawsze tak jest. Ja lubię face to face'y. Tak? No, moja ulubiona forma jest, bo siedzisz na, wiesz, naprzeciw przeciwnika, gapisz mu się w oczy i myślisz takie... Ale już bym mu wywalił, co nie? Jeszcze argumentami możesz go cisnąć. No to jest piękne, co nie? A na konfie to tak trzeba każdemu dać się wypowiedzieć. Nie mogę mówić o swoich 9 latach kontuzji. Szkoda. Ale tutaj możesz coś powiedzieć. No, myślę, że wiesz, my tu mamy już odgrzany stary kotle. Każdy chce zobaczyć, gdy dajemy sobie po mordzie, co nie? I ja mam nadzieję, że to będzie dobra bitka. No, mi zależy. Właśnie myślę, że każdy, ale przez to, że tak przyciąga, to po prostu już nie ma takiego wow na tą walkę. My mamy wow. To jest najważniejsze, że ja patrzę na niego, on patrzy na mnie, sobie czasem rzucamy takie spojrzenie i jest takie, ale bym się z tobą napierdzielał już, to nie? I to jest ważne, bo jakby nam się to znudziło, no to byłoby słabe, ale myślę, że to też jest, wiesz, to ekscytacja, bo to jest moja pierwsza walka i jego pierwsza walka. Ale w konferencji to już macie doświadczenie w konferencjach. No, nie no, dwa konfy mieliśmy, to druga nasza była. To i tak duże, jak na pierwszą, jedną jak walkę. Słuchaj, w sesjach zdjęciowych mamy doświadczenie, już na 3 sesjach byliśmy, co nie? No zawsze coś. A jak wyglądają twoje treningi? Bo ty też wróciłeś po takiej przerwie. Jak ty się czujesz? W sensie, no, ja cały czas trenowałem. Jak wyglądają moje treningi? Dużo tarcz, dużo, wiesz, fragmentów walki, zadaniówek robię z trenerem, sparingi. No standardowo jak u każdego, co? U mnie takie być może jedyna niestandardowa rzecz, co ja robię, to że ja dużo też na rowerze jeżdżę, że rzeczywiście na te treningi musiałem po 50 km dziennie dojeżdżać łącznie i to czasem zajeżdża człowieka, ale moim zdaniem to też buduje fajnie kondycję. Ja osobiście miałem tak, że wiesz, że jestem jednym z tych kolesi, co po 25 latach się obudzili, wstali sprzed kompa i takie... Trzeba coś zrobić. I staram się teraz nadrobić te stracone lata. Mam nadzieję, że wystarczyło tyle czasu, ile miałem. Jak nie wystarczyło, to w kolejnej walce komuś na niebie. Właśnie. A komu? Muszę przyjść mi komuś. No, komu? Powiem ci tak. Bo ja tam tak obstawiałam Naruciek albo Ignacy z tego, mniej więcej, jakieś takie wyłapałam. Czemu ale... Naruciek? Ale nie? To byłaby dobra walka. Adam, chcesz się bić? Powiedziałeś nigdy, że w flikach się nie będziesz bić. Wyzwałem cię. Adam Zimmer, dużo osób tak ile? Mówi, a potem kończy. Ty słaby leszczu, co nie? Nawet byś nie wyszedł do mnie. Na konferencji byś się bał mi spojrzeć w oczy, co nie? Na strzała bym cię miał. O tak, bym na ciebie spojrzał, byś padł jak mucha. No, były jakieś ja takie... Nie sprowokuję, on się nie da sprowokować. No, i on też... Nie. Czyli by była nudna kiedyś. Nie no, walka byłaby dobra, jakby wyszedł, ale on nie będzie się chciał bić. On nie chce. Nie? Adam nie chce. Może z Diablesem się będę bić, bo gadaliśmy, że kurwa fajnie byłoby kiedyś zawalczyć i teraz ja się czuję taki, że no ja pamiętam twoje słowa, Diables, że kiedyś powiedziałeś, że chciałbyś ze mną zawalczyć, ja cię wyciągnę z tej nory, się teraz do mów przygotowuję, formę robi to akurat. Czyli potencjalny przeciwnik jest. No, ja bym chciał. Ja bym się chciał z Obidą zmierzyć. Mam do ciebie takie pytanie. No bo ty kiedyś wyglądałeś, byłeś bardziej przy kości i w ogóle zmieniłeś się. I mnie to tak ciekawi, czy według ciebie to, że dużo ogólnie youtuberów, streamerów bierze udział w takich federacjach, nie łamie trochę tego stereotypu, że jednak osoba siedząca przed komputerem jest leniwa, jest taki typowy gamer, wiesz, słuchawki, chipsy, wszystko, tylko że jednak ja jak myślę, wy ćwiczycie, to jednak pokazujecie, że siedzenie przy komputerze to nie tylko obiadanie. No dobra, wiesz, my ćwiczymy dlatego, że dostajemy zajebistą kasę w fejmie. To jest pierwsza motywacja i mało osób przychodzi tak naprawdę tutaj sportowo, dla treningów. I te, ja wychodzę cały na biały, gdzie mówię, że ja wyszedłem sportowo, bo brakowało mi motywacji, ale nie, ale tak na poważnie, kurde, wydaje mi się, że nadal dużo graczy, streamerów są leniuchami tak na co dzień, co nie? I to, że się przygotowują do walki, to nie zmienia ogólnie często leniwego trybu życia. Myślę, że ogólnie my wszyscy jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej aktywni. Nie sądzisz, że tak, że to się zmienia wszędzie? Że to nie tylko gracze, ale też ludzie na co dzień chcą więcej ćwiczyć, ten sport jest coraz bardziej popularny, że coraz bardziej takie trendy jest po prostu bycie zdrowym, sprawnym. Że to nie myślę, tylko że to gracze. Jeszcze tak pół na pół. Ja myślę, że u streamerów to jest, że u streamerów i graczy jest tak, że też prezentujemy się przed kamerką, co nie, że też trochę musimy jakoś wyglądać. Po pewnym czasie jak widzisz, że wszyscy ćwiczą i tak dalej, jest taka presja wokół, że każdy to robi. Wydaje mi się, że to bardziej tego, że my się zmieniamy jako społeczeństwo. To nie jest tak, że akurat gracze. A nie myślisz, że jednak motywuje to może nie wszystkich
ale jakąś tam przynajmniej drobną część? Nie no, na pewno wiesz, jeżeli widzisz, że ktoś, kto siedział na tyłku, nagle zaczyna się ruszać i zaczyna się zmieniać i jesteś jego widzem, jego fanem, no to oczywiście, że cię może to zmotywować. Co nie? Ale bardziej to jest pytanie, wiesz, jakie influencerzy w ogóle motywują ludzi do zmian? A mi się wydaje, że całkiem sporo. Do mnie właśnie mega dużo osób zaczęło pisać, że przez to, że ja zacząłem chudnąć, uwierzyli w siebie i również zaczęli to robić. I często mają dużo lepsze wyniki i efekty niż ja. W sensie są naprawdę powaleni ludzie. Właśnie mi się wydaje, że właśnie po osobach, których widać, że na przykład znacznie schudli, jest to wiele łatwiej jakoś tak tym ludziom popatrzeć i wziąć to za siebie, niż jak patrzą na ludzi, którzy ćwiczą jakby całe swoje życie na siłowni i wiesz, i wyglądają dobrze, że te osoby jednak są mniej motywujące niż na przykład takie osoby jak ty. No tak, no bo po mnie widać, że całe życie przesiedział przed kompem z paczką chipsów w cenie i z pizzunią na boku. A teraz z czym siedzisz przed komputerem? Z paczką chipsów i pizzunią na boku, tylko się okazuje, że jak zapierdzielasz tyle na treningach, to idzie to spalić. Nie no, ja jem zdrowiej niż kiedyś. Zdecydowanie. Tak, na pewno? Słuchajcie, to jest największa zachęta do zdrowego trybu życia i ćwiczenia, że wtedy można częściej sobie pozwalać na niezdrowe rzeczy. Czyli jednak dieta to nie jest taka rygorystyczna. U mnie nie. Uczę się jeszcze tego. Chciałbym. To jest kolejny krok, na który ja się bardzo długo decyduję, że chciałbym wejść na taką mega zdrową dietę i już z nią pozostać, ponieważ no, dieta powinna być na całe życie. A ja jeszcze często do tego nie dorosłem po prostu i często sobie cheatuję. Bo dla mnie jest prościej na przykład nie przetrzymać diety, ale zrobić na przykład dwa razy mocniejszy trening. A to w takim razie, jak jest to twoje ulubione danie, które sięgasz najczęściej? Na przykład masz takie? Nie mam. Czyli wszystko jesz, jesteś wszystkożerny. Jestem wszystkożerny, ja lubię każde jedzenie. Każde jedzenie jest świetne, sushi jest najlepsze, o. To potwierdzam. Ale to jest kaloryczne, wiesz, ile ryż ma kalorii za tym cukrem całym tam. Można jeść same warzywa. Co? Sosem sojowym. Nie? Nie no, uwielbiam warzywa, ale jak już mówimy sushi, to musi być ryba. To ryby też można jeść samą, że jest dużo dań takich. No tak, ale to już drogo się wtedy robi. Oj, tam raz na jakiś czas można przecież. No tak. Ale możesz stworzyć własną dietę, nie myślałeś o tym? Taką stricte na przykład opartą na rybach. Znaczy, oczywiście, że są takie diety. Wiesz co, ja mam problem z tym, że mi się szybko jedzenie przejada. To jest mój ogromny problem, że ja się mega szybko nudzę jedzeniem i muszę coś nowego sobie cały czas w kółko wymyślać i rotować. Muszę przestać być takim rozpieszczonym pod tym względem, bo to mnie najbardziej wkurza, że jestem po prostu w wielu w tych swoich niezdrowych nawykach rozpieszczony, bo się rozpieściłem jako nastolatek, jako dorosły zdecydowałem, że zostawię sobie te beznadziejne nawyki. No. Dobra, koniec o jedzeniu, bo ja jestem głodna, a wróćmy do treningów. Jak często trenujesz? Dużo? Dwa razy w tygodniu? Nie w tygodniu, tylko dwa razy dziennie? Czy? Przez większość okresu przygotowawczego ćwiczyłem dwa razy dziennie, tylko w momencie jak tam na przykład mi mięśnie zaczynały słabnąć czy cokolwiek, to wtedy zmniejszałem na raz dziennie. No ja nie mam backgroundu sportowego, ja nie mam backgroundu tego, że wiesz, już wcześniej uprawiałem jakiś sport, tak naprawdę sztuki walki to jest pierwszy sport, jaki w życiu uprawiam, a wcześniej to tylko spędziłem rok na siłowni robiąc cardio i to tak naprawdę pół roku. Zatem ja przez pierwszy miesiąc na przykład nie potrafiłem chodzić, miałem problem z balansem ciała, zero utrzymania równowagi. Zatem ja mega dużo spędziłem trenując, bym powiedział, że wydaje mi się, że więcej niż większość debiutantów, ale wydaje mi się, że też więcej niż większość debiutantów miałem do nadrobienia. I taki wiesz, że ja dopiero zacząłem zauważać, że zacząłem progresować naprawdę tak, że jestem zmotywowany mega do treningów w ostatnich 2-3 miesiącach. Bo ja nawet patrzyłem na swoje nagrania właśnie w styczniu i jak myślałem, że jestem super przygotowany, się już dobrze ruszam i takie, o kurwa gościu, dobrze, że ci ta noga wtedy nie działała, bo byłoby ośmieszenie i taka lekcja pokory. A nie boisz się kolejnej kontuzji znowu nie. Przed walką? Nie. Wszystko jest zaleczone. Wiesz, ja też się dużo nauczyłem. Wiesz, bo ja wcześniej robiłem tak, że ja sobie dawałem, wiesz, robiłem trening, dawałem sobie obijać nogę, już mi noga spuchła, już mięsień był naderwany, a ja myślałem, ty, przestań być taką pizdą. Weź zagryź zęby, idziesz na trening i walczysz. Nie mówisz, że cię boli, bo każdego boli, tylko ty masz niski próg bólu, co nie? I dopiero później się dowiedziałem, że nie, stary, to nie jest tak, tylko że ty musisz dać swoje nodze odpocząć, musisz dać temu. Ja byłem po prostu bardzo taki, chciałem być głupio, byłem taki głupio mądry, co nie? Że myślałem, że wszystko to jest, że to ja nie jestem wystarczająco otwarty, że nie jestem wystarczająco silny, a to naprawdę po prostu moje ciało nie dawało rady. Ja ignorowałem swoje ciało, ponieważ no... Nauczyłem się tego przez lata.
mega dużo złych nawyków. Powinienem wszystkie błędy przygotowawcze, jakbym mógł. Jeżeli ktoś, jakiś debiutant Fame MMA, będzie chciał wiedzieć, jakich błędów nie popełniać, za 1% gaży udostępnię całą swoją wiedzę. Oprócz może jakieś e-booka wypuścisz. Kurwa, naprawdę powinienem, co nie, bo ja zrobiłem ja podczas swoich, wiesz, na początku przygotowałem, zrobiłem wszystko tak źle, jak tylko mogłem. Dosłownie, naprawdę, to jest niesamowite. Jak można tak spierdzielić taką sprawę? No ale uczymy się na błędach, już takich nie popełniasz? Ja się uczyłem, no. Kiedy trzeba. Jak oceniasz swoje umiejętności? Bo oprócz wzrostu i zasięgu, który masz nad swoim przeciwnikiem, to co uważasz za swoją taką mocną stronę? Myślę, że jestem tak, spokojnie. Dobra, mogę oceniać tylko, zobaczymy, wiesz, jak wyjdę do oktagonu, będzie publiczność, to jest, nie mogę tego porównywać do sparingów, ale wydaje mi się, że ja dobrze wykorzystuję błędy przeciwnika albo dobrze odpowiadam na jego ciosy, w sensie na jego ruchy, o tak mógłbym to nazwać. To jest coś, co mi mówią zazwyczaj moi sparing partnerzy, że ja dobrze odpowiadam, że mam dobrą odpowiedź zazwyczaj. Nie myślę, że to jest moja siła, że ja staram się uczyć to, co robi przeciwnik i wymyślać, co ja teraz mogę dzięki temu zrobić. Czyli już jakiś taki wstępny game plan masz na tą walkę, czy jeszcze będziecie... Nie, mam game plan, co nie, tak samo. To znaczy powiem tak, że no, wydaje mi się, że bardzo oczywisty będzie game plan tutaj osoby wyższej, co nie, i osoby niższej. Osoba niższa musi wejść w osobę wyższą, osoba wyższa musi zachowywać dystans, co nie. A w takim razie na przykład zdradzisz, z kim sparujesz na przykład, czy... Dużo z Gimperem sparowałem. Mhm. Tak najwięcej to mi się wydaje, że z Gimperem sparowałem. Z Tomkiem mi się świetnie bije, z chęcią bym się z nim powalczył. A ty nie chciałbyś Szeją spróbować w takim razie? Ja mógłbym, co nie? Ale to Klaudia musi wyliczyć kciuka. No to w sumie ciekawe, będziesz na pewno... Dałoby ci to też dużo w sumie, jakbyś z nią na przykład potrenował, bo chyba... To znaczy, jest to moim zdaniem tak w ogóle, jak ja patrzę, bo w Hunterze na przykład dużo dziewczyn trenuje, które są bardzo dobre, wiesz, zarówno w MMA, czy w kickboxingu. Ja zauważam, że w ogóle kobiety biją niesamowicie dobrze technicznie. Że mają technikę, zazwyczaj naprawdę szapoba, że piękna, dobra technika i faceci częściej po prostu walą, wiesz, szybko, silnie, co nie, zrywowo, tak? A kobiety walą tak niesamowicie dobrze technicznie, a taki techniczny cios to jest czasem lepszy niż siła. Jak coś się sam musiałem nauczyć właśnie, że jak ja się wykręcę do samego końca, zrobię piękny, ładny, pełny ruch, to będzie to silniejsze, niż jak będę próbował z całej siły walnąć czasem, no. Dobra, dziękuję ci bardzo i powodzenia.